Hej, siemaczko, witajcie w kolejnym odcinku F&H. Jesteśmy po raz kolejny nad stawem stowarzyszenia, nad tym pięknym stawem z wzdręgą, z karasiem, skarpiem, amurem, jesiotrem i płocią. I ma kurczę właśnie branie. O matko, jak lubię, nie wiem. Karaś, ładny karaś. Poczekaj chwilę. No i żyj do góry. Kurde, ej, ładnie zaczynamy, bardzo ładnie zaczynamy odcinek. Zobaczcie. Okej, okay, słuchajcie, a więc jak widzicie, pierwsza ryba i już odcinku jest, bardzo fajnie, zaczynamy fajnym karasiem. Mamy kilka już wzdręg, mamy kilka okoni, mamy ładną płoć, taką koło 15-20 cm. I dzisiaj cel jest po prostu potrenować przed zawodami, które będę w tą niedzielę. Niestety nagrywać tego nie będę, ponieważ wiem, jakie to jest trudne łowisko i zależy mi, żeby po prostu na 100% wykorzystać ten czas. Cicho bądź. Zależy mi bardzo serio, żeby połowić, chociaż fajnie to, żeby wygrać, ale żeby serio fajnie połowić, bo wiem, jakie to jest serio trudne łowisko. I mam nadzieję, że uda się połowić, bo naprawdę tam jest bardzo, bardzo ciężkie łowisko, jeśli chodzi o wędkę z kołowrotkiem, spławikowo-gruntowo. Tak więc no, nagrywać tego nie będę, już postanowiłem. W ogóle poza tym wy ten film będziecie widzieć po tym, bo już po tych zawodach, także możecie zobaczyć na moim Instagramie, jak mi poszło, na pewno pokażę wam, na pewno gdzie masz spodnie? Tu z boku. Na pewno wyniki tam zobaczycie. Natomiast co, ja bardzo serdecznie wam dziękuję, w ciągu 3 dni pod odcinkiem dobiliście 120 wyświetleń, także bardzo fajnie. Nie jest to oczywiście rekord jakiś, ale już kanał się podnosi. O matko, karaś, nie strasz. Muszę tą siatkę chyba poprawić zaraz. Okej, a więc no co, nie przedłużamy. Jeśli wam się odcinek podoba, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji kanału, ponieważ... Do mnie też możecie. No właśnie, do Oskara, to chcę za chwilę powiedzieć. No, czy ty możesz mi nie wybijać z rytmu proszenia o subskrypcję, ten parasol? Chyba trzeba będzie go sprzątać, póki słońca nie ma. Okej, a więc możecie zostawić subskrypcję, ponieważ 70% osób oglądających moje odcinki nie subskrybuje go. A jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia, zapraszam do subskrypcji, do zadzwoneczkowania, jeśli to można tak powiedzieć. A to nie było branie, dobra. Spławik mi przynurzyło, myślałem, że to branie, ale to nie branie. Okej, a więc ja już nie przedłużam. Oskar ma rybę. O, Oskar ma okonia, no proszę. Jak to pięknie. Znowu mały. Takie to ja na mikrodzidę. Oczywiście możecie też bić do Oskara, kanał Big Meal Fishing. Możecie nam życzyć również powodzenia. Jak złowimy większego okonia, to od razu strut do wody, niech odprowadzi tu młody. No, okej, okay, a więc ja... Przeźroczysty jest. Znaczy ja wiem. Ładny, ładny. Okej, a więc życzcie nam powodzenia, my lecimy trenować. Słuchajcie, zanęcone mamy trzy kule, takie dość w miarę mocno zbite. Jedna koło mojego spławika, jedna koło spławika Oskara będzie i jedna jest na środku. Znaczy tam, tam gdzie będzie Oskara, spali go, tak powiem. I cel po prostu sobie dzisiaj w miarę fajnie się pobawić, potrenować trochę przed naszymi zawodami. Także nie przedłużam i widzimy się przy następnej rybie. Rybka, jest to ładna wzdręga z tego co widzę. Czy znowu okoń? Nie, wzdręga. O, ładna wzdręga. Takie by mogły na mikrofonie. Takie, brać. No, musisz sobie dobrze zanęcić, to może będą brały. Ale powiem wam, że biorą też bardzo, bardzo ładnie. Głęboko połykają, to, ale to jest dobra oznaka, to znaczy, że ich tam dużo jest. Oh, proszę bardzo, do siatki. Jaki dzisiaj, Oskar, mamy cel w kilogramach? Dwa? Mi się wydaje, że takie trzy by były w miarę osiągalne chyba jeszcze. 2,5. No, może być. Po połowie. Nie, słuchajcie. Siedzi. Ładna wzdręga.
końcu, słuchajcie, dość... Nie, z ręką. Ole, ole dziobnięta. Zobacz. Podziobana. Zobaczcie. Nie chora, wiesz co? Ja na prośnie też tak zrobiłem, ale płoć. Też tak wyglądała. To jest podziobana od szczupaka według mnie. Albo... O kurde. Puścił. Karpia miałeś. No, małego. Nie tak ten, weź sobie hamulec trochę wyreguluj. Ale on jest wyregulowany, patrz. Może trochę lżej, no. Aj, kolejny wynik robi. Zdręga bez brania. Bez brania. Piękna. Zdręga, taka są, taki sam rozmiar jak moja przed chwilą u Oskara. Nie chcą duszę, przyjemnie. I wszyscy poszli spać. Dobra, słuchajcie, jest kolejny. Matko, myślałem, nie wiem czemu, że to oko nie taka piękna wzdręga. Jak widzicie, no już to odwala. Właśnie mówimy, bo musiałem odciąć haczyk, niestety wzdręga tak głęboko wzięła, ale jest w siatce. Robi masę. Robi masę. No raczej tak już z niej nic nie będzie, bo... Na... Matko, gdzie? Na jakiś. Nie, no tyle robaków mi żeś poklejała. No. A dobra, będziecie mieli więcej, większa masa będzie. Jedzcie. Smacznego. Naprawdę, bardzo fajna zabawa. Bliżej już. Kurczę. Ale się strasznie mi plącze coś zestaw. Muszę sobie go poprawić na pewno przed zawodami. Bo... Pokazywałeś moje winogrono do kamery? Nie. Nie, nie pokazałem. A co masz kolejne? Nie. Normalnie z ciężarku winogrono zrobiłeś. No. Masakra. Przypominam, jeśli chcecie jigi spinningowe, to do Oskara. A coś ja nie biorą dzisiaj jakoś tak strasznie dobrze. No nie, słabo grania. Wcześniej to tak... Złą zamian też byś wybrał. Trzeba było wziąć sensasa za 20 zł kilogram. Patrz teraz na to. Słuchajcie, jest branie już kolejne u mnie. U Huberta. U Huberta. U Ewentha. No, ale się widzę, że nie ten. Jakoś niespecjalnie chcę to kontynuować. Już rybaka zjadł, czy się splątało, czy jak? Splątało mi dokładnie. Mnie się nie splątało, nie wiem czemu. Oj, teraz się mogło splątać. Tak, że wszystko wpadło w jednym miejscu. Na szczęście to nie zrobiło się winogrona jak wcześniej. A, no i mam zwłoki robaka, tak więc no. Miały prawo nie brać. Co jest? Mój haczyk? No nie. Twój. Czekaj, co? Co? Zgłaszamy wadliwą partię. Co to ma być? Ja mam branie. No co to ma być? Ty się cieszysz braniami, a ja mam... Specjalnie mi taki haczyk dałeś. Sam sobie wybierałeś. Ty pewnie masz cały ten wadliwy haczyk. Jak z następnym... Oj, branie. Jedzie. Oj, siedzi. Ty, coś lepszego. Podbiera? No, przydałby się. Karaś. Ej, ale nie przełaź mi tu. Kurde, zanęty, żem wysypał. Ale nie jakiś wielki. Dawaj. Czekaj, bo muszę sobie kołowrotek miar wyregulować, żeby... Dobra, chodź. Ale nie jest jakiś wielki, Nie ma, czekaj, Oskar, na długo daj. Teraz, no, bardzo ładnie. Niezwykle ten podbierak jest ciężki. Wiem. Teraz sobie wyobraź takiego karpia 10 kilo w tym. No nie, ja nie do podniesienia. Ła, karaś skacze nam. Kurde, znam te drewa wysypa. Trzymaj się. Weź... No. No nie
mam swoich. Jak one mogą tak głęboko to połykać, no? Żeby go brał. Jak kolejny będzie wadliwy, to ja nie wiem, co tu jest. No widzisz, ja wyciągnąłem karasia i nic nie ten. Było praktycznie momentalne branie w locie. Zrzut i jedzie. Wow. Dobry, że nic nie brać. Dobra, teraz zaś ten hamulec mam. O. I kolejna wzdręga, dzień dobry, się melduje na brzegu. I kolejna wzdręga pięknie puknęła. I ale one są tak ruchliwe, nie? To mnie najbardziej w nich denerwuje. U matko, prawie bym nie trafił. Weź sobie rzuć trochę bardziej w tą, w prawo. Zobacz, to są ten. I zarzuć tamtym. Czekaj, najmniejszy grunt zrób jaki się tylko da. Ale czekaj, kukurydzę sobie weź. Nie, ja się nie będę bawił kubek. O matko, nie tam. Zobaczmy. Ja tak samo złapałem tego amura wtedy, to jeszcze co była nasza miejscówka wycięta. Gdzie jest ta nasza miejscówka? Pierwsza brzoza. Co? Pierwsza brzoza. Dlatego na odległości w połowie. Ej, gdzie ty masz spowik? A tam, dobra. Nie, bo był na niebieskim tle, wiesz? Nie widziałem. Jeszcze zieloną antenkę ma to tak trochę. No właśnie. Nie lubię połowy właśnie na spowiki z zieloną. Ja lubię, ale jak z okularami łowię. Dobra, nie będę się bawił tam. Co to są amury, chłopie? Tu się zdryngi łapie. O, tylko mu amury jakieś. Cholera, nigdy nie zapnę tego, no. Oficjalnie zapiąłem. A który dzisiaj, drugi? Drugi, no wczoraj był dzień dziecka, w ogóle musimy się wam pochwalić. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci. Co prawda, tydzień czy dwa po fakcie, ale... No tydzień czy dwa po fakcie, no dokładnie, bo to będzie... To będzie nie w tą sobotę, tylko w następną, nie? No to trochę rzeczywiście. Zobacz, tam teraz poszły, nie? Ja pitole. Amur, albo karp to jest nawet. Ale se te, o, tu właśnie masz lepsze miejsce, wiesz? Aż się rzucę. Zbara od mojego miejsca. Ale nie, chodzi mi o to, że masz dalej. Ja też sobie muszę dalej zarzucić. No, nie umiesz dalej. Tak? Kurde, jeszcze rzuciłem w tom akurat. Przelotki podejrzewam, że masz bardzo ścierane. Kamienie z przelotka. Ale cicho zarzuciłem. Ale cichutko zarzuciłem. Ja. I ryba u Oskara, jest to karpik. Karpik czy kara? Karpik. Albo i nie. Karaś. Ale maluszek. A to nie złoty czasem? Nie. Jest. Prostsz. Przy okazji... kilo ziela. Przy okazji... Podbierak? Daj podbierak. Kurde. Mój. A bier tego! No, jak z tego? Mój się do tego do chuja, no, rozpadaj to. Dobra, biorę tego. No jak mogę tego, jak no ja mam... No połóż, wyłóż rybę na bok, daj mi go, ja sobie go szybko podbiorę i zizi. Dobra.
No przecież nie będziemy dwóch ryb naraz łapiemy, wyłóż go! Znaczy zaraz suma złapie na niego, no. No, suma, jakby go uchowił. Jeszcze się zaplątał haczyk, no dobra, podbieramy tak. Dawaj go. Nie ucieknie. Prędzej to mi ucieknie. Double ryby. Jest, dobra, do góry, do góry. Tego jeszcze chyba nie było, co? Na naszym odcinkach. Dobra, co, ciężkie? No, ciężko. Ja ci... Połóż. Jak ten, jak wiedźma. Czekaj, bo teraz trzeba może obczaić. Czekaj, trzymaj moją wędkę, ja wezmę twoją i teraz idziemy na bok. O nie. Czekaj, bo jeszcze się tu zahaczyło. Coś tu się poplątało. Dobra. Dobra, jest luźno, ale ładnie. Brawo, czekaj, połóż go na bok, żeby haczyk wyrwiesz zaraz, ale zimny. Zimny? No. Jakiś tak zimny. Ja nie wiem, pierwszy raz trzymam karasia w ręce. Uważaj na bok, to jest mój. A odchodź mojego. A i twój jest mniejszy. Ja pitole. Jo. No właśnie, to jest szczypce? Nie, postaram się to palcami. Raczej robimy? No jak to mówią, pod buta go, nie? Tak jak z okuniami. O, ładź, ty masz mnie nie kucie. Ty możesz mi kurczę nie chodź. Zrobić ci zdjęcie z tymi karasiami? A dawaj, robimy. Do miniaturki. To czekaj, ja sobie GoPro ściągnę tylko. Możesz mi od razu GoPro nagrywać jeszcze, czekaj. Co ściągnę to. Możesz od razu tak nagrywać, tylko tutaj tak łap. Nie, jest włączone. No, dobra. No, bo ciśnie to, co nie? Dziękuję bardzo. Dobra, możesz od razu nagrać ten wpuszczanie do siatki. Chcesz go wpuścić do siatki? Nie. Puszczę. Jak masz, bo ja jeszcze nie trafię. I jest 3 kilo, słuchajcie, na pewno w siatce już teraz. A więc taki karasek wziął. Większość tu jest takich, także myślę, że w miarę fajny. Taki. No są większe, ale mówię, że dzisiaj taki w siatce większość taki jest. Także fajny. Oskar nie umie zarzucać, ale lecimy oczywiście z nim do siateczki. I za chwilkę będziemy kończyć.
Okej, to chyba, więc zaczynamy ważenie. Myślę, że trening w miarę udany, patrząc po tym, ile tutaj jest rybek. Raz, dwa, sześć karasi. Sześć karasi, wzdręgi, okonie, płoć, także w miarę fajnie. Ale weź to dwa bardziej tutaj, bo podnosisz więcej siatki wtedy. Znaczy tutaj, no patrzę na powierzchni z nim. No, patrzysz. Specjalnie mi nie mówię. Jedzie. Dobra. Jest, no 2,5 około, tak? Nie. No 2,700 około. No. No, czyli 2,700. No, także... odejmij siatkę koło 2,300. No, no czyli 2,5. Zaokrąglimy. 2,5, także myślę, że w miarę ciekawe, fajnie połapane, potrenowane. Okej, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli odcinek wam się spodobał, standardowa łapeczka w górę, subskrypcja na kanale. Możecie być na mojego Instagrama, my lecimy z wypuszczaniem. A wam już dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka F&H. Na razie.